Dobra. Chcesz nagrywanie? Robisz? Tak. Pozdrawiamy mamę. Mamo, dzisiaj nie jest tylko na ustach. Jeszcze. Dobra, ja sobie ustawię. Ustawię jeszcze na samą wyzwalać. Jesteśmy już w leśnictwie podrąbione, tak? Podrąbione. Nie, pomógł. Powoli się szykujemy do wieszania. No cześć, słuchajcie, jesteśmy już w leśnictwie podrąbiona. Jest ekipa za nami. Idziemy wieszać budki. Chodźcie, zapraszam was, zobaczycie jak to wygląda. Jest Krzysztof ze Stolarni od Zera, jest Przemek, zaczął z Kępy Marzeń, jest Michał, przyjechał z Krakowa do nas, jest Zdobek oczywiście, Adam z kanału Wiór, jeszcze parę osób, których nie znam i idziemy. Sławek nagrywa, my też ponagrywamy. Słuchajcie, idziemy zaraz wieszać. Ekipa jak jest, jak widzicie, budki są. Także szkoda, że was nie ma. Mam nadzieję, że na następnych akcjach będzie nas troszkę więcej. Ale jest dobrze, jest dobrze. Słuchajcie, wieszamy. A to Przemek, to do drzewa. Żeby nic nie ciągnął, nie? Żeby nigdy nie powiedzieli. Ja go będę wisiała. Tak, tylko na to będzie. Tylko my to się liczy. Przemek na pustę jeszcze weź, my tu byli. To takie polskie. To takie polskie. I o! Tu nie jest tak, będzie jeszcze sześć.
co, w tym miejscu musimy pozdrowić Roberta chyba, nie? Że Roberta nie ma z nami, ale Robert, duchem jest. Trzymaj się! Dokładnie. Wiosna idzie! Tak, także pozdrawiamy Cię, Robercie, od Adama. Ode mnie Przemasa, ta Masia z tyłu jest. Zdobyk tak samo. Jesteśmy z Tobą duchem i serduchem. Troszkę się trzeba pogimnastykować. Nie, bo nie trzyma za ogon. Jak się by trzymało za ogon, to wtedy ona odrzuci, nie? Ona strasznie chyba się do słońca wylegiwać na słońcu. Stara się u nas, mamy tu... Proszę, przyjdź. Jest czerwona? Jest czerwona. Proszę, przyjdź. A, bo to... O! No to dobra, to ja idę dalej. Uważaj, żebyś nie miał jak Harry Potter na czole za chwilę od tej gałązki. Nie tak łatwo, co? Druga ręka tego nie wziąć, trzeba pewno po drugą. Widownia i już ręka drży. Nie, to nie to. Wiatr wieś. Będzie wieczory na YouTube. Tak, jakby mnie tu przeszkadza, jakieś rzeczy napkowałem. Wieczorem? A to niedzielę? No. Będzie. Okay. Trakty nie ma... jeszcze jest tam langiwnik, czy już tak? Tej nie w następnej widziałem, że jest sporo sieci, nie wyleciała. Ale te też jeszcze będą, nie wszystkie pewnie, ale część na pewno będzie w tym roku jeszcze zajęta. Ja dzięki tej akcji dowiedziałem się, że sikorka to nie jest sikorka, tylko to jest cała rodzina. Tak. No faktycznie przy tej... Boga, modra. Ta, no, ta modra ładna, niebieska jak papuga. A u nas te żółte to... Z tymi żółtymi brzuszkami, tradycyjne. Tradycyjny dom i tradycyjne sikorki przylatują. W tradycyjnej polskiej rodzinie. I sójki tradycyjnie też. Nie chcę nagrywać, bo słuchaj, później nie chcę mieć dowodów przeciwko. Ale zobacz, widziałeś tam tak, dłoni? Tak, ale nie widziałeś, tak tutaj to przyjmuję. Pokazuje, że na co dzień w warsztacie pracuje z partnerem. Tak. Współpraca jest. Komunikacja jest. No. Bez słów. Bez słów. Ale powiem ci, chyba jako jedyna cię skrzywiła tego posta. Tylko mi nie spadnie. Ktoś jest zdejmie opaskę. Daszek zasłać. Ale ta powiem ci, ciemno, zobacz, ani razu nie chybiła. Nie widzą, chyba nie biła sobie. Ale zobacz. Super, Asiu. Trafiłam. No. No warto tym wziąć. Dołom też musi coś z tego mieć. Wyżej troszkę. Krótko i głowę. To jest taka krzemionka przeciwko jeleniu i sapu, żeby nie zgadzały, nie? Testowałem to kiedyś. Kiedyś się z kolegami leśnikami kłóciliśmy. Czy smaczne? Jaki to ma... czy to jest smakowe? Czy to niektórzy mówią, że to ma krzemionkę i w zębach skrzyta sarną, nie? Ci tak, no kurwa, no co za problem. To nie jest toksyczne, wziąłem. Ja mówię, jedni i drudzy mają rację, bo jest gorzkie i skrzypi w zębach. Ostatnia budka. Delikatnie zaczyna kropić, ale to nic. Nie przeszkadza.
A propos grilla. Można, można zrobić coś społecznie. Ja nie wiem, czy to jest.